Hej, pora szefana znów na reprezentację i to naprawdę niezłą reprezentację Irlandii. Podczas gdy ja wyjmuję moją koszulkę, wy w tym momencie klikacie w taki czerwony przycisk subskrypcja i dzwonek, bo bez tego możecie przegapić któryś z moich filmów. Gotowe? No to jedziemy! Chłopcy w zieleni i Zielona Armia to przezwiska reprezentacji Irlandii. Pierwsze śliwki robaczywki Irlandia zadebiutowała w 1882 roku od meczu z Anglią i dostała od razu 0-13. Piłka nożna połączona z elementami rugby. A i owszem, futbol gaelicki jest już od końca XIX wieku bardzo popularny właśnie w Irlandii. Na pierwsze zwycięstwo w eliminacjach do Mistrzostw Świata Irlandia czekała do 1949 roku. A na pierwszy poważny turniej pojechali dopiero w 1988 roku. Naturalnie Euro, w trakcie którego odpadli w grupie, ale wygrali z odwiecznym rywalem Anglikami. 2 lata później to samo najbardziej uzdolnione irlandzkie pokolenie doszło aż do ćwierćfinału Mundialu we Włoszech. Na Mundial 2010 Irlandia oczywiście nie pojechała ze względu na tę nieuczciwą bramkę Williama Gallasa, w której zdecydowanie pomógł ręką Thierry Henry. My jednak głównie pamiętamy ich ze wspaniałych kibiców, którzy zdecydowanie dodali kolorytu naszemu turniejowi Euro 2012. Robbie Keane, to on ma na koncie najwięcej meczów, 146 i bramek, 68 w reprezentacji Irlandii. Najwyższe miejsce Irlandii w rankingu FIFA, 6 w sierpniu 1993 roku. Tymczasem pora na moją nowiutką koszulkę reprezentacji Irlandii. To pierwszy zielony domowy model New Balance. Wyróżnia się naturalnie pięknym logo reprezentacji na piersiach, bardzo fajnym w dotyku plastikowym. Do tego jest i logo producenta technicznego i co nie tak często się spotyka przy reprezentacjach, logo sponsora, firmy oferującej telefony i internet. Fajne na zieleni jest też obecność wielu jeszcze bardziej zielonych trójkącików czy też pomarańcz z logo na ramionach od strony kołnierzyka tego modelu NB Dry. Poza tym jest tu i bardzo fajna przypinka potwierdzająca autentyczność, a z tyłu napis AIR, czyli właśnie Irlandia. No i co powiecie po takim odcinku? O tym pewnie dowiem się z komentarzy, do których chyba nie trzeba was zachęcać, ale już do subów z dzwonkami i przekazywania dalej mojego kanału zachęcam. Róbcie to coraz częściej, czyli jeszcze przed kolejnym odcinkiem. Na razie!